Dam wam dobrą radę. Zacznijcie uważać na drogach, bo niedługo moje LOL Surprise'y wyruszą w nowym samochodzie. Otworzę dzisiaj dwa kolejne zestawy z mebelkami. W jednym będzie właśnie samochód, w drugim sypialnia dla LOL Surprise'ów. W środku tych zestawów są też laleczki i nie wiem, czy już zwróciliście uwagę, ale tutaj będę miała młodszą siostrę Swag, tej wiecie, dużej lalki LOL Surprise, a tutaj młodszą siostrę Neonki i naprawdę już nie mogę się doczekać, żeby w końcu się poznały. A jeżeli chcecie zobaczyć na moim kanale kolejny odcinek z LOL Surprise'ów, to proszę standardowo o zostawienie 30 tysięcy łapek w górę. Chciałam powiedzieć 30, ale to by było za mało. Zaczynamy w takim razie od tej szalonej fury. Zobaczcie to tło, jakie piękne! Wydaje mi się, że to jest jakby taka, wiecie, uliczka, ciemna uliczka za sklepem gdzieś. Zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego. Widzę, że jest jakaś naklejka. I love my sister i dziecko na pokładzie. To chyba będą rejestracje samochodu, tak mi się wydaje. No i tutaj zobaczycie, leżą jakieś paczki. Tutaj mamy napis taki wysprejowany. MC Swag była tutaj, jest też LOL. Serce złamane, pełno spray. I tu widzę, jakiś plakat jeszcze jest. O, jakiś kotek się zagubił. Mamy też miejsce parkingowe zarezerwowane. No i klasy, moi drodzy. Kto z was gra w klasy albo grał? Zostawia łapę w górę. Słuchajcie, ja naprawdę przez jakiś czas za dzieciaka grałam bardzo, bardzo dużo w klasy. I to robiliśmy jeszcze te klasy takie, takie większe, rozbudowane, że miały, wiecie, po prostu tych pól tutaj pełno. Fajna była zabawa, bardzo fajna. Uwaga, uwaga, a co nam tutaj wjeżdża na drogi? Ach, mój przepiękny, nowy, czerwony samochodzik. Zawsze o takim marzyłam. Szkoda, że trafi on do moich LOL Surprise'ów, a nie dla mnie. Nie mogę go jakąś magiczną różdżką powiększyć, żeby stał się duży? Furka się nieźle błyszczy. Tak fajnie zrobili ją właśnie, jakby była, no, metaliczna, z metalu. Tutaj światełka, jest kierownica, wow, nawet można nią kręcić. A drzwi się otwierają? Nie, drzwi się nie otwierają. Mamy rejestrację mic drop, a tutaj z przodu nie ma rejestracji, no trudno. Wydaje mi się, że to jest samochód jednoosobowy. Czekajcie, tu jeszcze można coś otworzyć, można to jakoś wyciągnąć? Nie, nie można, a drzwi... Ooo! Drzwi się otwierają, ale tylko jedne, ale dobra, fajnie, że chociaż jedne. No, powiem wam, wygląda całkiem spoko. Musimy otworzyć lalkę i ją zaraz do tej fury tutaj wsadzić. No i proszę bardzo, mam tutaj młodszą siostrę pani Swagowej. Weź te nogi jakoś normalnie, po ludzku. Zaraz cię do furki wsadzę, ale najpierw trzeba cię ubrać. No dobra, w butelkę to cię nie ubiorę, więc chwila, moment. Lecimy kolejną saszetkę. Mam żółte buty, to chyba są jakby takie, wiecie, trapery. Zobaczmy dalej, co tutaj będzie się kryło. Mamy ciuszek, najważniejszą rzecz. Baby 01, fajnie wygląda, spoczko jest. Tutaj mam jeszcze jedną saszetkę, wydaje mi się, że tu będzie jakaś czapka, tak? Tak, jest czapencja. Dobra, czekajcie, ubieram lalę. Mini Swag ubrana, więc teraz trzeba ją tutaj wsadzić do furki. Tylko czekajcie, o, trzeba jej nogi zgiąć. Dawaj, siadaj. Siadaj za furę i będziesz zaraz wszystkich widzów rozjeżdżać. No chyba, że zostawią 30 tysięcy łapek w górę i zasubskrybują mój kanał, to wtedy ona was nie rozjedzie. Ona będzie sprawdzała, kto jest subskrybentem Miss Agi. Dzień dobry widzu Miss Gagi. Czy masz subskrypcję? No niestety nie mam subskrypcji. Nie kliknąłem, zapomniałem. Nie masz subskrypcji? Ciu! Upsi, aż mi spadła. Koniec tych wygłupów. Zobaczcie, co ja tutaj jeszcze mam. Choinkę! Taką, wiecie, która pachnie ładnie w samochodzie. Chociaż nie wiem, czy to ma jakiś sens, kiedy samochód nie ma szyb, dachu, no w ogóle niczego, ale dobra, niech będzie. Gdzie to przyczepić? Chyba tutaj. Piękny zapach lasu teraz będzie, ale zobaczcie, co ja jeszcze znalazłam. Kostki, czyli trzeba wybrać, które chcę powiesić. Nie mogę dwóch. Wybrałam kostki, bo wydaje mi się, że są fajniejsze, ale słuchajcie, mam jeszcze jeden samochód. Serio, jeszcze jeden. Patrzcie, co oni tutaj dodali. Ja nie wiem, to jest jakiś samochód a la przyczepka. Chyba dla jakichś małych lilsów, albo będzie tutaj dla tego rozjechanego jeża, który mi spadł z biurka.
Zaraz wynagrodzimy mu to rozjechanie i wsadzimy go do jego nowej fury. Zobaczcie, jaki ten samochodzik ma czaderską kanapę. Wygląda bardzo prestiżowo. I w ogóle wiecie, z czym mi się kojarzy ten samochodzik? Z samochodem Billie Eilish. Ona w teledysku jeździła na podobnym, no nie? Tu, jedziemy na wycieczkę, po tych wszystkich śmieciach. Patrzcie, jeszcze trzyma. Wytrzymał, patrzcie, bo dopiero teraz. Długo się trzymałeś, chyba wbiłeś się kolcami w siedzenie, tak mi się wydaje. Pamiętajcie też, żeby dołączyć do mojego grażynkowego teamu, czyli musicie mieć na kanale zostawioną subskrypcję. Ten przycisk na dole musi zmienić się z czerwonego na szary i wtedy będziecie w teamie grażynek, czyli zawsze znajdziecie jakieś fajne promocje. Samochodzik był naprawdę bardzo fajny, a myślałam, że to będzie najgorszy zestaw. Jak zobaczyłam je wszystkie właśnie razem, te cztery zestawy, to wydawało mi się, że samochód będzie najsłabszy, a tu proszę, tak naprawdę chyba najśmieszniejszy zestaw, jaki otwierałam. No ale dobra, sprawdźmy jeszcze sypialnię, bo to też może być bardzo fajne. Uuu, ile fajnych rzeczy! Ulala, ja widzę, że ta sypialnia to jest mega ciekawa, ile tu jest ładnych rzeczy. Mamy wielką taką szafę, mamy u góry aparaty, jakieś zeszyty, książki, zabawki, piłka. Tutaj u góry, zobaczcie, mamy różne takie zdjęcia jakby z Polaroida przyczepione. Mamy też tutaj telewizor, gdzie jakaś LOL Surprise'owa gwiazda śpiewa, jest jakaś konsola, kaktus nawet, no nieźle. Zobaczcie, tutaj jest posłanie i miska dla psa, albo kota, no nie wiadomo, może będzie tutaj w tym zestawie jakiś zwierzak dodany, byłoby bardzo miło. I tutaj zobaczcie, jaki wielki telewizor jest. No, ja widzę, że to bardzo jakaś bogata jest ta sypialnia. I mamy jakiś taki regał z szufladkami, szkoda, że ten regał nie jest prawdziwy. Chciałabym taki prawdziwy, to bym mogła wtedy w nim chować jakieś tam rzeczy LOL Surprise'owe. Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to jest łóżeczko dla Lilsów. I w ogóle, słuchajcie, te mebelki właśnie można używać do domku dla lalek, który wyszedł w tamtym roku, jakoś przed świętami. W ogóle dajcie znać, kto z was ma taki duży domek. Ja żałuję, że go nie kupiłam. Może kiedyś go kupię, albo kupię może teraz ten nowy, który wyjdzie z serii Winter Disco. Zobaczymy. Proszę bardzo, mam tutaj fajne getry. Fryzurka też czaderska. No i zobaczcie, ma nawet jakieś tatuaże tutaj pod okiem. Albo to po prostu jest jakiś makijaż. Patrzcie to! Łóżko! Dostaliśmy wielkie łóżko. Jakie słodziasne łóżko, serduszko tu okrągłe, no. Brakuje ci teraz tylko jakiejś kołderki, poduszeczki i będziesz miała jak w niebie. Ale patrzcie to. Taradadam! Neonka chciała, to ma! Załatwiłam jej kołderkę i poduszki! Jaki to jest czad, zobaczcie! A ty, moja droga, nawet nie patrz na to łóżko, nie wchodzisz na razie do niego, leżysz na dywanie, to powinno ci wystarczyć, bo ja ładnie łóżko pościeliłam, więc tak ma wyglądać do filmu, przepięknie. Zobaczmy, co będzie jeszcze tutaj. Okulary! Okulary odwieszę jej tutaj na łóżko, niech tak ładnie sobie wiszą. I zobaczmy jeszcze jedną saszetkę, tu pewnie będą buciory, tak jest, są butki. Znalazłam jeszcze jedną rzecz, jaki słodziutki, ale ojeja, on jest trochę straszny. Ktoś mu przeszył tutaj ucho królika i ogonek. Biedny misiu, jak on mógł stracić swoje małe uszko i mały ogonek? Jesteś okropna, to go na pewno bardzo bolało. Oszalałaś? Czemu mi wjeżdżasz do pokoju swoim brudnym samochodem? Sama jesteś brudna! Mój samochód jest czystszy na pewno od twojego dywanu, bo ja go myję codziennie, dwa razy dziennie, a czasami nawet liżę go, jeżeli trzeba, jakaś plama tutaj jest, coś, wiesz, o co chodzi. Dobra, już się nie tłumacz. Po co tutaj przyjechałaś? Po co wjechałaś z takim impetem do mojego pokoju? Jest sprawa, musisz popilnować mojego jeża. Masz gdzie go wsadzić? Na łóżko go na pewno nie położę, bo jeszcze tutaj, nie wiem, jakąś sierść swoją zrzuci, ale myślę, że... O, przesuń się troszeczkę. Myślę, że to łóżko będzie idealne. Prawie jak więzienie. Halo, pomocy. One mnie stąd nigdy nie wypuszczą. Jestem tu
proszę, proszę napiszcie do chomika Świra, że potrzebuję pomocy. Tylko on mnie może uratować. Proszę, pomocy.